Zapraszamy na serwis informacyjny krośnieńskich wydarzeń. Gwiazda piłkarskich boisk w Krośnie Odrzańskim. I nie jest to piłkarz, chociaż sławą sięga tych najsłynniejszych. Prawie 16 tysięcy wizyt w przypadku poradni. To tylko jedna z wielu liczb robiących wrażenie w szpitalu powiatowym. Coraz bliżej finał WOŚP. Dzisiaj garść informacji z Osiecznicy. W piątek imieniny obchodzą Henryk i Sebastian, w sobotę Bazylii i Fabian, a w niedzielę Agnieszka i Jarosław. W sobotę słońce wzejdzie w Krośnie Odrzańskim o godzinie 7:58, a zajdzie o 16:23. Czy sędzia piłkarski także może być gwiazdą sportu i swoim nazwiskiem przyciągać na trybuny tłumy zainteresowanych młodszych i starszych fanów piłki nożnej? Jak najbardziej. Szymon Marciniak, czyli najlepszy polski arbiter piłkarski, a obecnie, nie bójmy się użyć tego określenia, najlepszy sędzia na świecie, odwiedził Krosno Odrzańskie. Każdy mecz jest najważniejszy, dlatego że nie masz buforu bezpieczeństwa. Pamiętajcie, że jest wielu sędziów i sędzi piłkarskich, którzy gdzieś tam się pną, każdy gdzieś tam, jeszcze w tamtych czasach pamiętajmy, że to nie są czasy dzisiejsze, że te oceny się tak bardzo nie liczą. Kiedyś ważne było każde 0,1. Gdzieś tam każdy 100 metrów przebiegnięte na bieżni było ważne, bo mieliśmy egzaminy, kto więcej przebiegł, dostawał więcej punktów, czyli można powiedzieć, że my cały czas mieliśmy rywalizację. Sędzia główny finału Mistrzostw Świata 2022. Sędzia główny Ligi Mistrzów 2023. Najlepszy sędzia na świecie. W roku 2022 i 2023 według Międzynarodowej Federacji Historyków i Statystyków Futbolu. Szymon Marciniak rozpoczynał swoją przygodę ze sportem najpierw jako piłkarz, co miało duży wpływ na późniejszy sposób sędziowania. Byłem strasznym troublemakerem, byłem okropnym piłkarzem, dokuczałem sędziom, mobbingowałem ich niesamowicie. Myślę, że to pozwoliło mi dzisiaj wiedzieć, dlaczego tak się zachowują niektórzy zawodnicy, wiedzieć, dlaczego troublemakerzy to robią. I to nie wynika z tego, że czasami piłkarz jest złym człowiekiem. Ja też nie byłem złym człowiekiem, tylko byłem tak cholernie ambitny, nie potrafiłem przegrywać, że wymyśliłem sobie sposób, jak przeciągnąć sędziego na swoją stronę. I tak czasami jest, że jeżeli się kogoś przeatakuje, przypnie do muru, przymobinguje, no to ten człowiek, chcąc mieć spokój, od czasu do czasu coś mu podgwizdał i sobie pomyślałem, kurczę, fantastycznie, czy to działa. Okazuje się, że w każdym meczu, nawet podczas tych najważniejszych spotkań, zdarzają się błędy. Szczególnie, kiedy na boisku aż roi się od gwiazd, z Messim czy Mbappé na czele. Tej ilości meczów, które sędziowałem, tej rangi, jeszcze nigdy nie miałem idealnego meczu, nigdy. Każdy mecz, który ja oglądam, później analizuję, zawsze coś znalazłem. Nawet w finale Mistrzostw Świata, w którym rzeczywiście gdzieś tam otarliśmy się o bardzo dobre sędziowanie, to też znalazłem sobie gdzieś tam dwie, trzy sytuacje, w których na pewno powinienem zachować się inaczej. Po serwisie zapraszamy na naszą dłuższą relację ze spotkania z Szymonem Marciniakiem. Znamy tegoroczną datę wyborów samorządowych. Na początku tygodnia premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej ogłosił, że pierwsza tura wyborów odbędzie się w pierwszą niedzielę kwietnia, czyli 7. Decyzja zapadła. Wybory samorządowe odbędą się w dniach 7 i 21 kwietnia. W ten sposób rozpoczynamy kalendarz wyborczy dotyczący samorządów. Termin nie zaskakuje. Od dłuższego czasu to właśnie ta data była najczęściej wymieniana, jeśli chodzi o tegoroczne wybory samorządowe. To wybory szczególnie ważne dla lokalnych społeczności, a dla Krosna Odrzańskiego wyjątkowe, bo dowiemy się, kto okaże się nowym burmistrzem. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowej Komisji Wyborczej, to jest właściwie formalność, będziemy mogli przystąpić do tych, no jakże ważnych z punktu widzenia lokalnych wspólnot i życia zwykłych ludzi, wyborów. Obecnie gmina Krosno Odrzańskie cały czas czeka na decyzję prezesa Rady Ministrów odnośnie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję burmistrza. Nie ma jednak urzędowego paraliżu, mieszkańcy wiele spraw mogą załatwić w urzędzie tak, jak robili to dotychczas.
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim pracuje normalnie, bez paraliżu. Przyjmowane są wszelkie wnioski mieszkańców, one są rozpatrywane, wydawane są dowody osobiste, wydawane są akty z Urzędu Stanu Cywilnego, wydawane są decyzje administracyjne, wszelkie zaświadczenia potrzebne naszym mieszkańcom. Wydziałami kierują naczelnicy, którzy posiadają stosowne upoważnienia i pełnomocnictwa. Jeszcze raz przypominamy, wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia oraz w przypadku przeprowadzenia drugiej tury 21 kwietnia. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Podamy kalendarz wyborczy oraz będziemy informować o zmianach w okręgach i obwodach. 3493 przyjęcia na oddziały. 15696 wizyt w poradniach specjalistycznych, 10934 porady udzielone w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. To liczby, które pokazują, ile osób, a właściwie pacjentów, skorzystało z usług Zachodniego Centrum Medycznego w 2023 roku. Te dane pokazują, że od kilku lat, z roku na rok, szpital powiatowy się rozwija. To jest cały ciąg, cały proces zdarzeń, który miał miejsce i w którym Państwo uczestniczyliście. Za to serdecznie dziękuję. Nie byłoby tego sukcesu dzisiaj bez pracowników, którzy pracują w Zachodnim Centrum Medycznym. Większość pacjentów, które w 2023 roku skorzystały z usług szpitala, to osoby z terenu całego powiatu krośnieńskiego. To udowadnia, że szpital powiatowy nie jest wyłącznie dla mieszkańców Krosna czy Gubina. W statystykach ujęci zostali również pacjenci spoza terenu powiatu. To nie jest przypadek, z usług powiatowego szpitala korzystać może i chce coraz więcej osób. Dzisiaj można powiedzieć, że pretenduję do miana wzorowego małego szpitala powiatowego z solidnym fundamentem finansowym, świetną organizacją i również świetną perspektywą na przyszłość. A w 2023 roku w szpitalu działo się wiele. Termomodernizacja budynku szpitala w Krośnie Odrzańskim, nowy oddział rehabilitacji przy ulicy Śląskiej w Gubinie, dwie nowe karetki czy instalacja nowoczesnego tomografu komputerowego. A 19 grudnia 2023 roku na świat przyszedł noworodek numer 2000 od momentu powstania spółki. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w gminie Krosno Odrzańskie nie tylko w samym mieście, ale także w Osiecznicy. Jak zapowiadają organizatorzy, to będzie wielki finał, taki jakie odbywały się jeszcze przed pandemią. Cały finał odbędzie się oczywiście w niedzielę w godzinach 15-19, czyli od 15 godziny do 19 będzie odbywał się finał tutaj w zespole edukacyjnym. Od godziny 15 w sobotę 28 stycznia zapowiada się szereg atrakcji dla każdego. Będzie kawiarenka, będzie możliwość spróbowania kupienia ciast zrobionych przez naszych kochanych rodziców. Będzie oczywiście loteria fantowa, będą występy uczniów. Występy uczniów, ale nie tylko. W bloku artystycznym czekać będą także gościnne występy zaproszonych zespołów. W międzyczasie licytacje na żywo. To jednak nie koniec atrakcji, które przygotował sztab zespołu edukacyjnego w Osiecznicy. Warto zajrzeć na Facebooka. Tam znajdziemy m.in. informacje o aukcjach internetowych, a także internetowej puszce, tak zwanej e-skarbonce, do której już teraz można wpłacać pieniądze. Wszelkie aktualności będą się pojawiać na naszej stronie facebookowej Sztab WOŚP w Zespole Edukacyjnym w Osiecznicy i tam też zapraszam. Wolontariusze będą widoczni od samego rana. W tym roku wspólnie z Osiecznicą grają także Gęstowice. Razem z nami gra szkoła podstawowa w Gęstowicach. Tam finał będzie od godziny 14:30 do godziny 18:30 i również gorąco zachęcam, aby odwiedzać szkołę podstawową w Gęstowicach. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zespole Edukacyjnym w Osiecznicy rusza o godzinie 15:00. Melduję zdanie obowiązków komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim
oraz melduje zakończenie służby w Państwowej Straży Pożarnej. Ponad 30 lat służby i niemal 6 lat na stanowisku komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim. W Komendzie Powiatowej w Krośnie Odrzańskim odbył się uroczysty apel z okazji pożegnania ze służbą komendanta powiatowego starszego brygadiera Andrzeja Kaźmieraka. Dziękuję bardzo wszystkim tym, którzy byli na mojej drodze zawodowej. Całe moje życie zawodowe spędziłem tutaj, na ziemi krośnieńskiej. Moje początki były w jednostce ratowniczej gaśniczej w Gubinie, kiedy to pierwszy raz przyjechałem na praktyki zawodowe jako słuchacz pod chorążem. Wtedy zmiana pierwsza, miałem je pod opieką, piękno do dnia dzisiejszego. Służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej rozpoczął w 1992 roku jako słuchacz podchorąży w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Po ukończeniu szkoły oficerskiej skierowany został do pełnienia służby w Komendzie Wojewódzkiej w Zielonej Górze, a następnie do Komendy Rejonowej w Krośnie Odrzańskim i tak jak wspomniał, jego przygoda ze Strażą Pożarną nierozerwalnie związana była z ziemią krośnieńską. Jak zauważają przełożeni, to był czas rozwoju Komendy Powiatowej. To czas dużego rozwoju tutejszej komendy. Komendy z jednostkami w Krośnie i w Gubinie. To czas, kiedy absolutnie polepszyły się warunki służby strażaków. Kiedy, jak to usłyszałem od jednego ze strażaków w Gubinie, przestał hulać wiatr, przestały poruszać się firanki. Kiedy flota samochodów pożarniczych w tych dwóch jednostkach została absolutnie całkowicie wymieniona. Podziękowania dla ustępującego komendanta skierował także Marek Cebula, wojewoda lubuski, który przez lata współpracował z komendantem jako burmistrz Krosna Odrzańskiego. Całe nasze życie to między innymi kontakty z innymi ludźmi. Jakie one były, nie świadczy o tym, że ten garaż dzisiaj jest wypełniony po brzegu. A samochody nie ma gdzie zaparkować. Zawsze zostawiałeś rodzinę, żeby pomagać innym. I ja dzisiaj za to chciałem bardzo serdecznie podziękować w imieniu wszystkich lubuszan, a szczególnie mieszkańców powiatu krośnieńskiego i szczególnie Krosna Odrzańskiego, gdzie do niedawna jeszcze miałem zaszczyt pełnić mandat burmistrza Krosna Odrzańskiego. Dziękuję bardzo. Słowa podziękowania płynęły także z ust samorządowców. I bardzo się cieszę, wręcz traktuję to jako powód do dumy, że ostatnie lata Twojej służby, drogi komendancie, mieliśmy okazję współpracować bliżej. Wiele spotkań, wiele dyskusji, wiele rozmów, a przede wszystkim wiele działań związanych z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców powiatu krośnieńskiego. Odznaczony m.in. złotą odznaką zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej, brązowym medalem za zasługi dla obronności kraju, złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa, srebrnym medalem za długoletnią służbę czy medalem w służbie Bogu i Ojczyźnie. Andrzej Kaźmierak pożegnał się z krośnieńską komendą. Pełniącym obowiązki komendanta powiatowego PSP w Krośnie Odrzańskim został dotychczasowy zastępca brygadier Dariusz Wojtuń. Planujesz zostać policjantem, ale nie wiesz, czy podołasz fizycznie? Teraz możesz przekonać się o tym osobiście, przychodząc na zajęcia przygotowujące do testu sprawności fizycznej, który jest jednym z etapów postępowania kwalifikacyjnego. W tym roku takie zajęcia odbywać się będą także na terenie powiatu krośnieńskiego, w Krośnie Odrzańskim i w Gubinie. Zaczyna się w tym miejscu. Od leżenia na brzuchu, ręce wzdłuż. Może od razu będziemy pokazywać, to będzie lepszy plan. Kto jest chętny? Pani jest chętny. Czyli zapraszam. Leżenie na brzuchu, ręce wzdłuż ciała. Tak zaczyna się. Tu jest sygnał. Gotów? Pani mówi, że jest gotów. Start. Podnosi się i rusza do pierwszej pięści. Test sprawności do policji wymaga zarówno przygotowania technicznego, jak i fizycznego. Sam tor składa się z kilku elementów, wśród których znajdują się m.in. okrążenia stojaków, przewroty, manekin, lekkoatletyczne płotki,
piłki lekarskie czy skrzynie gimnastyczne. Podczas zajęć przygotowujących można poznać technikę pokonywania każdego z elementów. Też w taki sposób, żeby zrobić to nad skrzyniami. Tak, nie mogę przenieść bokiem, bo to jest niezaliczone. Od Was zależy, czy będziecie tak skakiwać, czy będziecie przechodzić. Natomiast mówię, uważaj, żeby w ogóle te nogi nie zostały bokiem przeniesione. Tak, ja proponuję sobie podpór. Czy jest podparty? Co ważne, by zdać ten test, trzeba zmieścić się w limicie czasowym i nie popełnić błędów. Na pokonanie toru kandydaci mają nie więcej niż 1 minutę i 41 sekund. W Krośnie Odrzańskim zajęcia odbywają się w każdy drugi poniedziałek miesiąca o godzinie 15 w Szkole Podstawowej nr 2 przy ulicy Moniuszki 30. W Gubinie to każda ostatnia środa miesiąca o godzinie 15 w Europejskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ulicy Płaskiego 1. Najbliższe zajęcia w Gubinie 31 stycznia. To ważne wydarzenie. Przypominamy, w najbliższą niedzielę, 21 stycznia o godzinie 17 w kościele pod wezwaniem świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim odbędzie się finał akcji Bombka. Przed nami świąteczny koncert charytatywny członków zespołów pracujących w Centrum Artystyczno-Kulturalnym Zamek. Koncert charytatywny to kolejna część bombkowej akcji. Co roku burmistrz podpisuje bombki. Dochód z tych bombek jest przeznaczany na Dom Dziecka w Krośnie Odrzańskim. Zawsze z tych pieniędzy dokupujemy takie rzeczy, na które nie starcza. Jak to w domu dziecka, zawsze się znajdzie wydatek. Do tej pory dzięki bombkom podpisywanym przez burmistrza Krosna Odrzańskiego udało się zebrać 1814 zł. Niedzielny koncert będzie szansą na powiększenie tej kwoty. W tym koncercie jako wykonawcy biorą udział członkowie zespołów pracujących w Krośnieńskim Zamku. W tym roku drugi peron, Perfectly, Zapchaj Dziura i tradycyjnie też będzie koncertowało nad Odrze. I po tym koncercie zbieramy pieniądze i te pieniądze uzupełniają pulę do zakupów. Potem meldujemy się w domu dziecka, pytamy, co wam kupić, mówimy, jakie mamy pieniądze i robimy zakupy. Tak właśnie wyglądała cała akcja. Organizatorzy zapraszają i zachęcają, by w trakcie i po koncercie każdy obecny dołożył kilka złotych na wsparcie dla Krośnieńskiego Domu Dziecka. Koncert w niedzielę 21 stycznia o godzinie 17. Początek roku to tradycyjnie już szereg spotkań noworocznych, podczas których ustalane są plany i cele na najbliższe miesiące. Podczas tego typu zebrań nie brakuje życzeń na nowy rok, podsumowania minionych 365 dni i kreowania planów na najbliższe 12 miesięcy. Tak jak chociażby podczas spotkania członków sekcji emerytów i rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Krośnie Odrzańskim. Serdeczne życzenia, moi drodzy, na wszystkim zdrowia, bo w tym wieku najwięcej to potrzebuje zdrowia, szczęścia, radości, spokoju, spełnienia marzeń, abyśmy się mogli dalej spotykać. Jedne bardziej oficjalne, a niektóre nieco mniej w swobodnej atmosferze rozmowy. To już tradycja, że Krośnieńska Rada Seniorów w taki sposób wita nowy rok. Życzę wszystkim Państwu obecnym w tym nowym roku, perspektywicznie, żeby był dobry rok, żeby zdrowie dopisywało pod każdym względem sił, energia, chęć działania. I my po raz kolejny dołączamy się do wszystkich noworocznych życzeń. Rodzice, pracownicy i absolwenci przedszkola nr 3 imienia Jana Brzechwy w Krośnie Odrzańskim oraz żłobka miejskiego w Krośnie Odrzańskim z wyjątkowym przedstawieniem w ramach wsparcia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Miałem ich całą kosz, rozdawałem je tylko tym dzieciom, które naprawdę są nieszczęśliwe i na to zasługują. Jak nie znajdę,
jeszcze 3 nieszczęśliwych domów, dać jedną z nich. W sali kinowej klubu garnizonowego rodzice, pracownicy i absolwenci wystąpili w wyjątkowym spektaklu teatralnym pod tytułem 3 gwiazdki szczęścia. W ten sposób placówki kolejny raz wsparły Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Wśród zaproszonych gości znaleźli się nie tylko rodzice, dzieci, nauczyciele z przedszkoli i szkół, ale także uczestnicy WTZ-ów i integracji. Po serwisie zapraszamy na wspomniany występ. W tym sezonie Krośnieńskiej Ligi Halowej póki co pewna jest tylko jedna rzecz. Zwycięstwa 5. Batalionu Saperów. Za nami kolejna seria gier i kolejne zwycięstwo liderów. Zespół Saperów pokonał Siadbud aż 6-0 i wciąż niepokonany jest liderem tabeli z wielką przewagą nad przeciwnikami. Zwycięstwo Saperów nie jest żadną niespodzianką, podobnie jak wysokie zwycięstwo Marasów nad Stolarnią Łochowice. Ostatni zespół w tabeli, ekipa z Łochowic, przegrała aż 1-6. Bez sensacji było także w meczu Rabbit-Lisy. Faworyt, czyli Lisy, pokonały drużynę rywali 4-2. Najbardziej wyrównanym spotkaniem okazał się pierwszy z rozegranych w 8. kolejce meczów. Niebiescy byli lepsi od Pizzerii Roma 2-1. Po 8 seriach gier w ligowej tabeli ścisk. Tak jak wspomnieliśmy, 5. Batalion Saperów daleko z przodu, ale za jego plecami toczy się niezwykle wyrównana i zacięta batalia o kolejne pozycje. Drugi zespół ligi, Lisy, mają na swoim koncie 13 punktów, a kolejne 3 zespoły z miejsc 3-5 o 1 punkt mniej. To pokazuje, że w sezonie 23-24 liczyć będzie się każdy punkt, a być może każda bramka. Kolejna, 9. seria gier, tradycyjnie w środę w hali sportowo-widowiskowej OSIR przy ulicy Pułaskiego 3 o godzinie 18. Jeszcze pogoda na weekend i pierwsze dni tygodnia. Pochmurno, z częstymi przejaśnieniami i niestety przejściami temperatury przez zero. Taki weekend przed nami. W nocy minus 2 stopnie, w dzień w sobotę plus 1, a w niedzielę plus 4. Za to w poniedziałek już plus 8, a od wtorku także w nocy na plusie.